Dawid Jańczyk przyszedł na świat 23 września 1987 roku w Nowym Sączu. Swoją przygodę z futbolem rozpoczynał w miejscowym klubie Sandecja, z którego wyłonił się na szersze wody, zmierzając ku imponującej karierze, co może wydawać się zrozumiałe. W czasie treningów w miejscowym klubie od razu zwracała uwagę jego znakomita zdolność, a mianowicie doskonała technika, rzadko spotykane wyczucie piłki, a także umiejętność gry głową mimo delikatnej budowy ciała. Jańczyk wśród swoich rówieśników wyróżniał się nie tylko ogromnym zamiłowaniem do gry, ale również wyjątkowym wyglądem fizycznym. Ciemna karnacja oraz czarne włosy. Dawid dzięki skromności i ciężkiej pracy na treningach zdobył uznanie ze strony sztabu szkoleniowego Sandecji, co w końcu zaowocowało grą w podstawowym składzie. Momentem przełomowym w historii Jańczyka okazał się transfer do Legii Warszawa. Reprezentując barwy drużyny z Warszawy, młody piłkarz prezentował się niezwykle dobrze zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i w Pucharze Polski. W swoim debiutanckim sezonie w Ekstraklasie Jańczyk wystąpił w 18 meczach dla Legii, wpisując na swoje konto 5 trafień. Wyjątkowa i stała forma w klubie nie mogła pozostać niezauważona. W marcu 2006 roku ówczesny selekcjoner reprezentacji Polski, Paweł Janas, powołał młodego napastnika do udziału w towarzyskim spotkaniu przeciwko Arabii Saudyjskiej. Niestety kontuzja uniemożliwiła mu jednak udział w tej potyczce. Niestety dla zawodnika ta kontuzja uniemożliwiła mu powrót do zdrowia na czas, aby zostać powołanym do 23-osobowej kadry na Mistrzostwa Świata w Niemczech. A jeśli chcecie więcej tego typu piłkarskich historii, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Bardzo motywuje nas to do dalszego działania. Drugim przełomowym etapem w karierze napastnika był jego udział w Mistrzostwach Świata U21 w Kanadzie w 2007 roku, na których polska reprezentacja zdołała dotrzeć aż do 1/8 finału. Podczas tego turnieju Jańczyk został przez wielu ekspertów zestawiony z równie obiecującymi gwiazdami światowego futbolu, takimi jak Alexandre Pato czy Sergio Aguero. Po wyeliminowaniu polskiej drużyny z mistrzostw nazwisko Dawida zyskało rozgłos nie tylko w kraju, ale również za granicą. Kluby z Europy Zachodniej i Wschodniej zaczęły wykazywać zainteresowanie młodym zawodnikiem Legii. Wtedy Jańczyk mógł poczuć, że świat piłkarski leży u jego stóp. Jednak czy na pewno? 12 lipca 2007 roku datę tę piłkarz zapamiętał na długo. To właśnie tego dnia popełnił, jak się później okazało, prawdopodobnie największy błąd w swojej zawodowej karierze. Przeszedł do CSKA Moskwa za kwotę 4 200 000 euro. W rosyjskiej stolicy nie był traktowany jako wielka gwiazda, a jeden z wielu. Nie miał czasu na aklimatyzację, ponieważ CSKA grało wówczas w pełnym sezonie opartym na systemie wiosna-jesień. W koszulce wschodniego giganta zagrał tylko 14 razy, a zapadł w pamięć przede wszystkim jako strzelec gola w derbach Moskwy przeciwko Spartakowi. Jedynego gola, który zdobył w rosyjskiej Premier Lidze. Po dwóch sezonach spędzonych głównie na ławce lub trybunach, Jańczyk został wypożyczony do Belgii. Tam odbudował swoją formę, najpierw w byłym klubie Grzegorza Laty, KSC Lokeren, a później w Germinalu Berszot. Jednakże jego skuteczność zaczęła spadać, sygnalizując stopniowy upadek Jańczyka z piłkarskiego piedestału. Nieudana przygoda w Antwerpii zakończyła się powrotem do macierzystego klubu, ale już w CSKA nie było dla niego miejsca, nawet na ławce rezerwowych. Piłkarz z Nowego Sącza powrócił do polskiej ekstraklasy, konkretnie do Korony Kielce. Niestety w Kielcach nie utrzymał się długo, zarzucano mu nadwagę i brak zaangażowania na treningach. W sezonie 2011-2012 Jańczyk przeszedł do PFK Oleksandria, ówczesnego Beniaminka ukraińskiej Premier Ligi. Jednak po zaledwie 3 meczach przestał być zawodnikiem tego klubu. Kiedy Jańczyk opuszczał Oleksandrię, zanikał w mrokach nieobecności. Od czasu do czasu pojawiały się plotki, że rzekomo gra w pewnej amatorskiej drużynie w Irlandii, jednak to były bardziej domysły niż faktyczne informacje. Nikt nie wiedział, co się z nim dzieje, ponieważ nie miał związku z żadnym klubem. Dopiero w styczniu 2014 roku zrobiło się głośno o Dawidzie, gdy okazał się, że pomocną dłoń wyciągnęła w jego stronę Legia Warszawa. Został dopuszczony do treningów z drużyną rezerwową, gdzie miał odzyskać formę i zrzucić parę kilogramów, aby jak mityczny Feniks odrodzić się z popiołów i powrócić do profesjonalnej piłki. Po dołączeniu do rezerw Legii Warszawa coraz częściej pojawiały się tezy, że w trakcie długiej przerwy od gry w piłkę Jańczyk mógł popaść w alkoholizm. Sam zainteresowany wielokrotnie zapewniał w wywiadach, że nie ma z tym problemów, choć przyznawał, że czasem spożywał jedno czy dwa piwa ze znajomymi. W ostatnich tygodniach Jańczyk ponownie stał się tematem dyskusji we wszystkich sportowych mediach, ale tym razem w negatywnym świetle. Okazało się, że utalentowany piłkarz przestał stawiać się na treningach drużyny rezerw. Jacek Magiera, trener drugiej drużyny Legii, wyraził w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego przekonanie, że Dawidowi pilnie potrzebna jest pomoc. On potrzebuje wsparcia, aby wrócić do normalnego życia, musi podjąć leczenie. Jeśli alkohol lub inne substancje opanowują człowieka, to tragedia, przyznał szczerze Jacek Magiera.
Władze Legii posłuchały Magierę i zorganizowały terapię dla Janczyka, pokrywając jej koszta. Niestety, parę dni później były piłkarz Legii Marek Jóźwiak ogłosił na Twitterze, że utalentowany napastnik przerwał terapię. Dawid Janczyk nie jest pionierem wśród polskich piłkarzy, którzy z powodu alkoholu lub innych używek doznali uszczerbku na swojej karierze lub ją zahamowali. Fakt, że piłkarz potrzebuje odreagować i zrelaksować się po meczu, jest tak oczywisty jak kolejne dni w tygodniu. Po niedzieli zawsze przychodzi poniedziałek. Alkohol towarzyszył zarówno polskim, jak i zagranicznym piłkarzom od dawna. Wystarczy sięgnąć po autobiografie takie jak ta Andrzeja Iwana, czy opowieści legendarnego zawodnika Manchester United George'a Besta. W niedalekiej przeszłości zarządcy Legii Warszawa musieli zmierzyć się z podobną sytuacją dotyczącą młodego piłkarza, który popadł w pułapki uzależnienia, ale tym razem nie był to alkohol, ale hazard. Mowa tutaj o Kamilu Grosickim. Grosik, który podobnie jak Janczyk dołączył do Legii Warszawa w młodym wieku, z czasem coraz więcej czasu spędzał w kasynach, grając w ruletkę, niż na treningach drużyny warszawskiej. Grosicki stał się głęboko uzależniony od hazardu i skierowano go na specjalistyczny odwyk do zamkniętego ośrodka na Mazurach. To rzeczywiście ogromnie smutne dla całego środowiska piłkarskiego w Polsce, że Dawid Janczyk zdecydował się przerwać terapię pomimo wsparcia ze strony władz Legii Warszawa. Notorycznie dementował doniesienia o jego problemach z alkoholem. 22 lipca 2014 roku Dawid Janczyk podpisał półroczny kontrakt z Piastem Gliwice. Przez pewien czas wcześniej pozostawał w klubie, dążąc do zdobycia zaufania sztabu szkoleniowego, którzy zabezpieczyli sobie możliwość przedłużenia umowy. Następnego dnia Piast ogłosił, że po udanych negocjacjach zdecydowano o przedłużeniu umowy do roku. Początkowo Janczyk występował głównie w drużynie rezerw, uczestnicząc w spotkaniach trzecioligowych. 18 października 2014 roku oficjalnie zadebiutował w pierwszym składzie drużyny seniorów podczas meczu, w którym Piast uległ 0-3 Śląskowi Wrocław, wchodząc na boisko w 78 minucie, zastępując Rubena Jurado. W dniu 29 października 2014 roku po wygranej 5-0 konfrontacji 1/8 finału Pucharu Polski przeciwko GKS-owi Bełchatów, Janczyk znalazł się w podstawowym składzie Piasta i zdobył dwie bramki. Jednak 2 kwietnia 2015 roku umowa Janczyka z Piastem została rozwiązana na jego własną prośbę. Pod koniec lutego 2016 roku Dawid Janczyk powrócił do Sandecji Nowy Sącz aż po 11 latach. W dniu 26 marca 2016 roku wyszedł z ławki rezerwowych i wziął udział w meczu pierwszej ligi przeciwko Zawiszy Bydgoszcz, który zakończył się zwycięstwem 4-0. Był to jego pierwszy występ po powrocie do klubu. Następnie 29 maja 2016 roku w starciu z Olimpią Grudziądz z wynikiem 2-3 Janczyk znalazł się w wyjściowym składzie Sandecji i zdobył gola. Potwierdził swoje miejsce w pierwszym składzie także w ostatnim meczu sezonu przeciwko Rozwojowi Katowice, gdzie grał przez 54 minuty i strzelił decydującego gola, przynoszącego Sandecji zwycięstwo 1-0. W kolejnym sezonie wystąpił tylko 3 razy, a po tym jak nie pojawił się w klubie przez tydzień i nie nawiązał kontaktu, podjęto decyzję o rozwiązaniu z nim kontraktu. We wrześniu 2018 roku dołączył do występującego w klasie B klubu KTS Weszło. Po około 1,5 roku przerwy spowodowanej problemami z alkoholem, o których opowiedział w swojej książce Moja spowiedź, Dawid Janczyk podpisał kontrakt z drużyną pięcioligową Odra Wodzisław Śląski w październiku 2018 roku. Działacze i trenerzy klubu zdecydowali się pomóc mu powrócić do gry jako część ogólnego planu odbudowy i awansu klubu na wyższy poziom rozgrywek zgodnie z hasłem Wracamy do gry. Jednak w piątek 19 kwietnia 2019 roku zarząd i sztab szkoleniowy Odry Wodzisław poinformował, że Janczyk nie pojawił się w klubie od poniedziałku, po czym po raz kolejny ogłoszono zakończenie współpracy z piłkarzem. W barwach Odry zagrał w 5 meczach Ligi Okręgowej. W każdym z tych spotkań wchodził na boisko z ławki rezerwowych i zdobył 2 gole. Po opuszczeniu Odry Dawid Janczyk miał krótkotrwałe epizody w następujących klubach: FC Blaubeuren, MKS Ciechanów, LZS Piotrówka, Korona Wilkowice oraz Górnik Mysłowice. Dopiero 10 sierpnia 2022 roku dołączył do Sadownika Waganiec, zespołu występującego w klasie okręgowej województwa kujawsko-pomorskiego. W swoim debiutanckim występie dla Sadownika 13 sierpnia 2022 roku zdobył gola w meczu, który zakończył się porażką 1-5 przeciwko Łokietkowi Brześć Kujawski. Ostatecznie później dołączył do klubu GKS Raciborowice i można powiedzieć, że jego kariera piłkarza dalej stoi w miejscu. Janczyk w tym roku udzielił wywiadu dla Faktów, w którym otwarcie opowiedział o swoich trudnościach związanych z alkoholem. W wywiadzie przyznał, że od listopada poprzedniego roku nie spożywa alkoholu o wysokiej zawartości alkoholu, a regularna gra w piłkę pomaga mu utrzymać trzeźwość.
Czuję się, jakbym wyszedł z bardzo ciemnego tunelu. Ostatnie 4 lata to był koszmar, horror. Teraz doceniam małe rzeczy, jak choćby to, że rano wstaję bez kaca. Pracuję razem z kolegą, z którym mieszkam, Brazylijczykiem Pedro Enrique. Dbamy o kosmetykę murawy, zajmujemy się opieką nad stadionem. Trenuję 3 razy w tygodniu z drużyną, 2 razy mam ćwiczenia indywidualne. Chodzę na terapię, schudłem 5 kilo. Odwiedzam córki, z którymi znów mam rewelacyjny kontakt. Czego chcieć więcej? Wyjawnił Janczyk. Były reprezentant Polski podkreślił, że ma nadzieję, iż uda mu się w końcu definitywnie zażegnać problemy alkoholowe. Wierzę, że Pan Bóg wytyczył nam wszystkim drogę, którą podążamy. Jestem urodzonym zwycięzcą. Wiele razy upadłem, wydawało mi się, że to koniec, ale zawsze jakoś dzięki jego wsparciu stawałem na nogi. Mimo, że ma już 35 lat, Dawid Janczyk nie zamierza rezygnować z gry na boisku. Kilka miesięcy temu zapowiedział, że nawet jeśli zakończy swoją zawodową karierę, to nie zerwie całkowicie z piłką. Wyraził swoje plany mówiąc, może jeszcze się odkurzę i wykorzystam swoje kontakty, być może zajmę się menadżerką albo zaangażuję się w szkolenie młodzieży. Opowieść o Dawidzie Janczyku przypomina historię Igora Sypniewskiego, w którym również tkwił ogromny talent, ale problem alkoholu stał się jego zgubą. Jak widać, niestety każdy jest kowalem swojego własnego losu.